4 punkty dzielą Lecha Poznań i Pogoń Szczecin przed meczem 23. kolejki w lutym 2014 roku. To miało być starcie dwóch super snajperów walczących o koronę króla strzelców ekstraklasy, ale Łukasz Teodorczyk pauzuje za żółte kartki, za to Marcin Robak gra i to jak. Pierwsza groźna akcja, 15 minuta, świetne dośrodkowanie Sebastiana Rudola, a napastnik Portowców pakuje piłkę do siatki. Pogoń obejmuje prowadzenie. A oglądając powtórki uderzenia Robaka, po którym piłka odbija się jeszcze od poprzeczki, przypominam, że to jest seria To Był Mecz. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i kciukach w górę. Lech, który sezon 2013-2014 zakończy z wicemistrzostwem Polski, próbuje przejąć kontrolę nad meczem. Po dwóch kwadransach w posiadaniu piłki jest przez 70% czasu gry. Co z tego, skoro groźniejsze akcje tworzą gospodarze? Szczególnie aktywny jest Takafumi Akahoshi. Japończyk dwa razy ma sytuację do podwyższenia wyniku. To kolejna akcja Akahoshiego, podanie do Marcina Robaka i 2-0. Popatrzmy raz jeszcze, jak napastnik Pogoni ogrywa Huberta Wąkiewicza i trafia do siatki. Wymarzony początek meczu dla Portowców, wymarzony dla Marcina Robaka. W 39 minucie świetna dwójkowa akcja z lewej strony, w rolach głównych Patryk Małecki i Mateusz Lewandowski, a Wąkiewicz tym razem w roli faulującego w polu karnym. Rzut karny. I oczywiste jest, że na 11 metrze piłkę ustawi Marcin Robak. Szansa na klasyczny hat-trick. Robak! I tak jest! Maciej Gostomski pokonany po raz trzeci. Ówczesny trener Portowców Dariusz Wdowczyk się cieszy. Na trybunach euforia. Robak gra fenomenalnie, a Pogoń rozbija Lecha Poznań już 3-0. Zanosi się na pierwszy triumf nad kolejorzem w Szczecinie od prawie dekady. Co dotykałem piłkę, to ta lądowała w siatce, powie po tym spotkaniu snajper Pogoni. Przed przerwą dotyka futbolówkę jeszcze raz, znów dośrodkowanie z prawej strony, tym razem to Takuya Murayama i tym razem Marcin Robak główką na 4-0. Niesamowity wyczyn, super występ super snajpera Marcina Robaka. 4 bramki w pierwszej połowie. Po przerwie święto w Szczecinie na chwilę przerywa Dawid Kownacki, niespełna 17-letni, wówczas napastnik Lecha wykańcza akcję Kaspra Hamalainena. Gol na 4-1 daje kolejorzowi nadzieję. Goście ruszają do ataku, ale to uderzenie Szymona Pawłowskiego broni Radosław Janukiewicz. Czasu do końca coraz mniej, a na tablicy wyników wciąż wysokie prowadzenie gospodarzy. To już 72 minuta, znów podaje Akahoshi i znów Marcin Robak. Nawet dotknięcie piłki udem zamienia tego dnia na gola. Niesamowite. Kibice przecierają oczy ze zdumienia, a cichym bohaterem zostaje Japończyk Akahoshi. W końcówce Janukiewicza próbuje pokonać jeszcze Gergolo Wręczycz, ale ostatecznie Portowcy z Lechem zwyciężają 5-1. A wszystkie bramki zdobywa Marcin Robak, który jeszcze długo przybija piątki i rozdaje autografy. Fani zbierają się nawet pod jego domem i do późnej nocy skandują jego nazwisko. Marcin Robak w sezonie 2013-2014 zostaje królem strzelców. Rok później przeniesie się do Lecha Poznań, którego barwach też zostanie królem strzelców ekstraklasy i Portowcom też strzeli 5 goli, ale podzieli tę zdobycz na 4 mecze. Skróty meczów z komentarzem tylko na Ekstraklasa TV. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco.